Arturze, jaka jest twoja specjalizacja, jeżeli chodzi o stylizację włosów? Wolę bardziej naturalne rozwiązania u kobiet, czyli fale, loki, proste włosy, to co odda mi linia ich. A jeżeli chodzi o trendy w danym sezonie, lato, jesień, jakie to są właśnie nowości, jakie to są stylizacje, które są teraz na czasie? No i to jest właśnie mój konik, bo są to bardzo naturalne rozwiązania, czyli gniecione loki, pozostawione same do wyschnięcia. Są to proste stylizacje, fale. A jeżeli chodzi o koloryzację włosów, jakie kolory w tym sezonie dominują? To jest indywidualna sprawa. Kolory są to raczej pojaśnienia rozświetlenia włosów. A jeżeli chodzi o klientów, jacy są klienci bardziej wymagający, kobiety czy mężczyźni? Tutaj mamy bardziej, chyba mężczyźni są wymagający w dzisiejszych czasach. Dlaczego? Dlatego, że no, zaczęliśmy taką erę, że mężczyźni bardziej zaczynają dbać o siebie, o swoje włosy, o swój wygląd. Kobiety zawsze dbały, a teraz jeszcze mężczyźni doszli do tego i dbają bardziej. Proszę powiedzieć, czym Państwa salon WS Akademii Wierzbickiej-Schmidt wyróżnia się na mapie polskich salonów? Na pewno tym, że jesteśmy jednym z nielicznych światowych salonów, gdzie mamy własną linię kosmetyków. Jest to linia oparta na naturalnych bazach roślin. No i sądzę, że to nas tak wyróżnia. A proszę powiedzieć, czy taki salon właśnie w tak niewielkim mieście jak Będzin cieszy się popularnością? Ponieważ sam osobiście zauważyłem, że cały czas jednak klienci przychodzą, cały czas jednak potrzebują tej stylizacji, czy to włosów, czy to brody. Mała miejscowość to nie znaczy, że ludzie nie potrzebują stylizacji, tak? A poza tym przez to, że założyciele marki WS mają swój program telewizyjny, to jakby jeszcze dodatkowo przyciąga ludzi, no bo widzą, co robią chłopaki tam w programie, a więc też chcą spróbować czegoś nowego. A czy osobiście oglądasz program Ostre Cięcie? Tak, oczywiście. Ostatnio nie mam aż tyle czasu wieczorami, bo zajmuję się też innymi rzeczami, ale oglądam. A uwagi, które są właśnie pokazywane właśnie w tym programie, czego nie należy robić, mam na uwadze tutaj, mam na uwadze fryzjerów właśnie. Czy zgadzasz się ze zdaniem właśnie Wierzbickiego i Schmidta? Znaczy, każdy z nas jest indywidualistą, jeśli chodzi o stylizację włosów i tak dalej. Każdy ma też, mimo tego, że mamy wspólny warsztat, uczymy się i szkolimy się razem, no ale każdy gdzieś tam idzie w swoim kierunku, ale z większością tak, oczywiście, zgadzam się. Nasuwa się pytanie, jak często należy pielęgnować włosy i jak często należy je stylizować? Oczywiście, zwłaszcza w tym okresie letnim. Tyle, ile potrzebują. To jest indywidualna bardzo sprawa, dlatego że to wszystko zależy od tego, jeśli chodzi o czystość włosów, jaką ilość sebum wytwarzamy, jak często się pocimy, no też się składają różne warunki, a więc tak sądzę, że co drugi, trzeci dzień trzeba jednak umyć te włosy i skórę głowy. A jakich błędów nie należy popełniać, biorąc pod uwagę na przykład, jeżeli zbyt często stylizujemy włosy? Zbyt często to nie powinno się ich poddawać obróbce termicznej, to na pewno. Jeśli już je poddajemy, trzeba używać kosmetyków, które do tego służą, które chronią nas od tego właśnie ciepła, czy żelazka do włosów, czy suszarki. Jakich kosmetyków należy używać, zwłaszcza w okresie teraz letnim? Czy są odpowiednie filtry, czy są odpowiednie maseczki, czy odżywki? Tak, oczywiście są odpowiednie do tego kosmetyki, które zawierają filtry. Szczególnie jeśli kobiety, czy tam mężczyźni, owszem też, wyjeżdżają w ciepłe kraje, gdzie jest słona woda plus ostre słońce, należy osłaniać jak najbardziej głowę też ze względów zdrowotnych, ale też, żeby nie spalać tych włosów. Trzeba używać wszystkiego, co z filtrem, a jeśli się nie ma takiego czegoś pod ręką, zwykła maska wystarczy do włosów nawilżających. A jakie są w tym sezonie fryzury, męskie trendy? Co byś mógł polecić? Męskie fryzury jest teraz bardzo modna klasyka, która była w latach 20., 30. I jak najbardziej mi jako fryzjerowi bardzo się to podoba. Czyli bardzo krótkie
boki, tył, wszystko jest cieniowane praktycznie od zera do góry i krzywka jest pozostawiona na bok albo delikatnie uniesiona do góry.